Przed Wami grupa teatralna Marionetka w przedstawieniu według Williama Szekspira Wiele hałasu o nic. Zważyć dobrze powinien, jak, gdzie i z kim to czyni. Jeśli dobrze nasze powszechne życzenie pojmuje, zebraliśmy się tu po to, aby się opowieściami wzajemnie rozweselać. Byleby tylko historie nie sprzeciwiały się ogólnemu prawidłu. Miły dary, wiele znam opowieści, z którymi wesoły dzień dzisiejszy zacząć by było można. Ale jedna z nich szczególnie mi do smaku przypada. Nie tylko bowiem szczęśliwie się kończy, lecz i okazuje, jak świętą, potężną i dobroczynną jest moc miłości. Mniemam, że wszyscy tutaj zebrani miłujecie. Dlatego też historia moja przypaść wam winna do serca. Proszę usiąść. Czytam tu. Dowiaduję się z tego listu, że do Messiny ma przybyć Don Pedro, książę Aragonii. W tej chwili jest już całkiem blisko. Kiedy go opuszczałem, miał przed sobą najwyżej 3 mile drogi. Ilu szlachty straciliście w tej bitwie? Spośród wyższych dowódców niewielu, a ze znaczniejszych rodów nikogo. Czytam tu, że Don Pedro obdarzył wielkimi honorami młodego Florencika imieniem Claudio. Zasłużył na to w całej pełni, a Don Pedro stosownie do zasług go nagrodzi. Ponad wiek sobie poczynał. Postać segnięcia postępki Jaguara. Przyszedł wszelkie oczekiwania tak dalece, że nie oczekujcie, abym wam wyjaśnił, jak to być mogło. Klaudia ma tu w Messynie stryja, którego to wszystko wielce ucieszy. Doręczyłem mu już listy. Jego radość pośpieszyła na spotkanie dobrych wieści tak gwałtownie, że aby móc ukazać się naszym oczom, pożyczył na prędce najskromniejsze odzienie od smutku. Zapłakał zatem? Żernymi łzami. Powiedz mi, panie z łaski swojej, czy senior Riposta wrócił z wojny, czy też nie? Nie znam nikogo o takim nazwisku, pani. W armii nie mieliśmy takiego żołnierza. O kogo tak się dopytujesz, siostrzenico? Pani ma na myśli pana Benedika z Padwy. Ach, jego! Wrócił! I znowu żarty go się trzymają jak dawniej. Bądź tak dobry i zdradź mi. Ilu pan Benedik zabił i zjadł na tej wojnie? Wystarczy jego zabił. Bo i tak obiecałam mu zjeść wszystko, co uda mu się śmiercić. Doprawdy, siostrzenico, zbyt ostre jesteś dla pana Benedika. Ale on ci odpłaci to samo, tą samą monetą, to pewne. Na wojnie spisywał się dzielnie, panie. Pomagając zjadać stępły prowiant. Wyborny z niego zjadacz, o wspaniałym apetycie. I dobry żołnierz, także głowę dam. Dobry żołnierz, także głowę dam, zawróci. Czy dobry żołnierz tak, że mężczyzna na jego widok zawróci i ucieknie? Jest panem w oczach panów, mężczyzną w oczach mężczyzn, pełen po brzegi wszelkich czcigodnych cnót. Pełen po brzegi, czyli wypchanym? Rzeczywiście, pając.
spotkany nie cnotami, ale szmatami. Ale cóż, nikt nie jest doskonały. Nie bierz pani słów mojej siostrzenicy na poważnie. Między nią a panem Benedykiem toczy się coś w rodzaju wojny na wesoło. Kolejne spotkanie, kolejne potyczka do tytułu. Nie, niestety nic się w tych potyczkach nie udaje. W naszym ostatnim starciu, 4 z 5 władz jego umysłu wyszły z placu boju ciężko kontuzjowane. I teraz jedna rządzi całym człowiekiem. Jeśli ma dość rozumu, żeby ciepło się odziać w zimny dzień, niech sobie ten fakt wypisze na herbie, żeby nikt go nie pomylił z jego koniem. Bo też jedynie po tej reszcie rozsądku można jeszcze poznać, że jest stworzeniem rozumnym. Widzę, pani, że pan Benedykt nie wpisał się do księgi pamiątkowej twoich faworytów. Gdyby wpisał mi się do jakiejkolwiek księgi, spaliłabym cały swój księgozbiór. Ale powiedz proszę, kto mu dotrzymuje towarzystwa? Panu Benedyktowi dotrzymuje towarzystwa młody szlachetny młody młodzieniec Klaudio. Boże święty, jeszcze się do niego przyczepi jak jaka choroba. Ten pan udziela się otoczeniu łatwiej niż dżuma, a kto się nim zarazi, natychmiast zostaje dotknięty słabością umysłu. Boże święty, miej w swojej opiece szlachetnego Klaudio. Widzę, pani, że pan Benedykt... Widzę, że z tobą, pani, lepiej być w przyjaźni. Słusznie, przyjacielu. Tobie, siostrzenico, słabość umysłu nie grozi. Don Pedro się zbliża. Signor Leonato, mój drogi, a to chyba twoja córka. Tak mnie zapewniała i matka. No co, miałeś wątpliwości? Nie mogę, signor Benedicu. W tych czasach byłeś jeszcze dzieckiem. Chcę na odpowiedź, Benedicu. Bądź pani szczęśliwa z podobieństwa do tak czcigodnego ojca. Skoro tym ojcem jest signor Leonato, z całą pewnością nie chciałabym mieć jego głowy na swoim karku. Choćby jej dawano za to całą szprotawę. Dziwię się, że wciąż ci się chce gadać, signor Benedicu. Przecież cię nikt nie słucha. Kogoż to ja widzę? Moja droga seniora Pogarda. Jak to pani wciąż żyje? Czyż Pogarda może umrzeć, jeżeli syci się sprawą tak pożywną jak senior Benedykt? Najgopiękniejsza dworność zmienia się w Pogardę, gdy ty przed nią stajesz. Dwornością nazywasz zatem chorągiewkę na dachu. Ale to rzecz stwierdzona, że uwielbiają wszystkie kobiety. Wszystkie? Z wyjątkiem ciebie, ale ja prawdę mówiąc nie kocham żadnej. Cóż to za niebywały uśmiech losu dla kobiet? Przynajmniej nie muszą znosić twoich trudnych do zniesienia zalotów. Co do mnie, składam dzięki Bogu i własnej zimnej krwi, że jesteśmy z tobą podobnego usposobienia. Wolałabym już słuchać psa jadającego na bronę, niż mężczyzny ślubującego mi miłość. Oby Bóg ci pozwolił trwać w tym nastroju, pani. Przynajmniej ten czy ów szlachcic nie będzie odnosił twarzy rozdrapanej twoimi pazurami. Takiej twarzy jak twoja, nawet ślady pazurów nie mogą bardziej oszpecić. Każda papuga wiele skorzystała z swoich lekcji wymowy. Wolę już język ptasi, niż taki jak twój. Zdatny. Gdyby tylko mój koń był tak rączy niezmordowany jak twój język. Ale cwałuj sobie dalej, w imię Boże. Ja już skończyłem. Signor Claudio i signor Benedicu, mi drogi przyjaciel Leonato, zapraszam nas wszystkich. Pozwól, że cię powitam, panie, i pogratuluję pozycję z księciem, tym bratem. Dziękuję. Słów używam oszczędnie, ale dziękuję. Wasza łaskawość, zechce ruszyć przodem? Zwróciłeś uwagę na córkę seniora Leonato? No cóż, na niepotyczne pochwały jest za niska, a na wyrazy olśnienia ma zbyt ciemną cerę, a na ogromne zachwyty jest zbyt drobna. Tyle jedynie mogę jej przyznać, że gdyby była inna niż jest, byłaby nieładna. Ale że nie jest inna niż jest, najwyraźniej nie jest w moim guście. Myślisz, że mówię żartem? Proszę cię, powiedz serio, jak ci się podoba? Dlaczego się tak dopytujesz? Chcesz ją kupić? Czymże zapłaciłbym za taki klejnot? Świata całego byłoby mało. Ale czy ty mówisz poważnie? W moich oczach jest to najśliczniejsze dziewczę, jakie w życiu widziałem. A moje oczy wciąż jeszcze dobrze widzą bez okularów i nic takiego nie spostrzegły. Mam nadzieję, że nie nęci cię sam małżeński. A może nęci? Przysiągłem, że nigdy mnie nie znęci. Jednak gdyby to Hero zechciała mnie poślubić, wątpię, czy dotrzymałbym słowa. Do tego więc doszło. Ha, idźże do diaska. Spójrz. Don Pedro wrócił się rozgląda za tobą. Co za sekret tak was zatrzymało, że nie poszliście z nami do Leonata? Dyskrecja nie pozwala mi odpowiedzieć, chyba że wasza łaskawość wyda rozkaz. Mów, rozkazuję ci jako lojalnemu poddanemu. Hrabio Claudio, sam słyszałeś. Potrafię zachować sekrety jak niemowa, a bynajmniej chciałbym, aby tak o mnie sądzono.
Ale lojalność wobec władcy? No sam rozumiesz, lojalność wobec władcy. Otóż nasz Klaudio się zakochał. W kim? To pytanie powinien zadać wasza wysokość. Klaudio wyjawi zresztą niedużo, tak jak nieduża wzrostem jest córka Leonarda Hero, której się zakochał. Gdyby tak się rzecz miała, właśnie tak by ją Benedikt zbaplał. Jak w tej starej bajdzie, książę. Nieprawda, że było, nieprawda, że nie było, ale broń Boże, żeby miało być. Jeśli moje uczucie wkrótce się nie odmieni, będę się raczej modlił. Broń Boże, żeby miało być inaczej. Amen. Jeśli rzeczywiście ją kochasz, bo panna warta tego. I to bardzo. A ja ani nie wiem, za co ją tak cenić, ani za co ją tak kochać. Ale tego przekonania, czy raczej braku przekonania, nie wyjawię. Choćby mnie żywcem palono, zginę wraz z nim na stosie. Zawsze byłeś zatwardziałym heretykiem w swojej pogardzie dla piękności. I już dawno byś się wyrzekł tej herezji, gdyby nie upór i zła wola. Za to, że mnie kobieta poczęła, jestem wdzięczny. Za to, że mnie wychowała, składam równie pokorne dzięki. Ale kobiety muszą mi wybaczyć, że nie mam ochoty, aby wyrastało mi z czoła coś w stylu rozgałęzionego wieszaka, a że nie chcę skrzywdzić ich wszystkich, okazując brak zaufania jednej z nich, najlepiej wyjdę na tym, że nie zaufam żadnej. Konkluzja? Dokonam żywota jako kawałek. Zanim skonam, jeszcze cię zobaczę bladego z miłości. Z głodu, z gniewu, z choroby może. Ale nie z miłości. Jeśli dowiedziesz książę, że wychudnę z miłości, tak jak utyłem z obżarstwa, możesz mi wykuć oczy piórem jakiegoś satyryka. Cóż, zobaczymy, co czas przyniesie. Tymczasem, mój panie, ruszaj do Leonata. Pokłonuj się ode mnie i powiedz, że na wieczorze stawię się punktualnie, bo też wprawdzie poczynił wielkie przygotowanie. Władco mój, wyświadcz mi dziś jeszcze jedną przysługę. Czy pan Leonato ma syna? Nie, Hero to jego jedyna dziedziczka. Kochasz ją naprawdę, Klaudio? Panie mój, jak mnie urzekła przy pierwszym spotkaniu. Jeśli kochasz Hero, rad bądź z tego. Ja zaś oznajmę to jej ojcu. Finał jest twoja. Czy nie ten epilog miałeś na względzie, zaczynając snuć swoją opowieść? Jak zręcznie pomagasz miłości, po jej symptomach poznając, że na nią cierpią. Dobrze. Wieczorem będzie to, jak słyszę, bal. Odegram w nim przebraniu twą rolę. Uroczej Hero szepnę, jestem Klaudio. Słuch jej zniewolę siłą i szczerością miłosnych wyznań. Potem powiem wszystko jej ojcu. Wreszcie Hero będzie twoja. Wcielimy to wszystko w czyn, bez chwili zwłoki. Do Kaduka, panie, skąd w tobie ten bezgraniczny smutek? Jego przyczyna przekracza wszelkie granice, to i smutek bezgraniczny. Powinieneś słuchać głosu rozsądku. A jeśli posłucham, co mi to da? Jeżeli ci od razu nie pomoże, to przynajmniej podpowie, jak znosić takie napady smutku. Nie mogę ukrywać swojej natury. Jeżeli istnieją po temu powody, mam prawo się smucić i nie śmiać z niczyich żartów. Jeżeli czuję apetyt, mam prawo zjeść i nie czekać na niczyje zezwolenie. Jeżeli jestem wesół, to mam prawo się śmiać i nie stosować do niczyich ważnych humorów. Dobrze, ale dopóki jesteś na oczach wszystkich, nie powinieneś się tym tak afiszować. Zbuntowałeś się jakiś czas temu przeciw swojemu bratu i dopiero niedawno przywrócił cię do łaski. Mojemu usposobieniu bardziej smakuje niechęć ze strony otoczenia, niż sympatia był za nadawaniem. Gdybym mógł rozedrzeć pysk, pewnie bym gryzł. A gdybym miał pełną swobodę, robiłbym to, co mi się podoba. Tymczasem dajcie mi być, kim jestem i nie próbujcie mnie odmieniać. Ale przez tej całej złości na świat nie mógłbyś zrobić jakiegoś użytku? Robię z nim użytek w całej pełni, bo nie mam sobie niczego innego. Kto tam znowu? Przychodzę ze wspaniałej wysiady. Książę Brunkard doznaje królewskiego przyjęcia ze strony Leona. Przyniosłam też informacje o planowanym małżeństwie. A da się te plany pomieszać z jakąś intryżką? Kto jest tym głupcem, który zaopatrzył o tej święty spokój? Nikt inny jak prawa ręka twojego brata. Kto? Nasz nieprzyścigniony Klaudio? On sam. A ten nasz urodziwy młody. I z kim? Na kogo padł jego wybór? A cóż to, na córkę i dziedziczkę Leonata. Chodźmy tam zaraz. Moja niechęć do ludzi może znajdzie w tym dla siebie żart. Ten młody zarozumiale przywłaszczył sobie całą sławę, jakiej mnie pozbawiła niełaska. Jeśli pokrzyżuję mu plany, wyjdzie naprawdę zbożne dzieło. To jak, pomożecie mi w tym? Mogę liczyć na waszą lojalność? Póki tchu w piersi, panie. Chodźmy razem na wysiadę. Bawią się jakby na zaś mojemu przygnębieniu. Do usług waszej wysokości. Pójdziemy rozejrzeć się w sytuacji.
A dążyła na uczcie nie było? Ja go nie widziałam. Ten ma dopiero kwaśną minę. Sam to dostaje z gagi. Dążyła to znaczy, że gdyby stworzyć coś dokładnie pomiędzy nim a Benedikiem, wyszedłby z tego obraz idealnego mężczyzny. Pierwszy bowiem w swojej nitkowatości zanadto przypomina posąg. Drugi zaś w swojej gadatliwości zanadto przypomina spieszczonego bachora. Bój się Boga, siostrzyńca. Za to przez ostry język nigdy nie zdobędziesz męża. To prawda, jest nazbyt złośliwa. Nie, męża nie zniosę. Pomyśl tylko, twarz z zarostem. Już się wolę tulić do szorstkiego koca. Może cię trafi może bez zarostu. A na co mi taki? Żeby go przybierać w mojej sukni i mieć w nim dane do towarzystwa? Gołobus to jeszcze nie mężczyzna, a wąsacz to już nie młodzieniec. Kto już nie jest młodzieńcem, ten nie dla mnie. A kto jeszcze nie jest mężczyzną, ten ja się na nic nie zdam. Dobra, Tanico, ufam, że będziesz słuchała raczej rad swego ojca. A jakże? Jej obowiązkiem jest dygać i mówić: ojcze, będzie tak, jak sobie życzysz. A jednak, kuzyneczko, o posłuszeństwu ojcu wchodzi w grę tylko, gdy chłopak jest naprawdę przystojny. W przeciwnym razie idź raz jeszcze i powiedz: ojcze, będzie tak, jak ja sobie życzę. Mimo wszystko wierzę, że ujrzę cię pewnego dnia u boku męża. Nie wyjaszku, to nie dla mnie. Synowie Adama są braćmi, a wnioski małżeństwa z rodzeństwem uważam za grzech. Goście wnosi na bal, bracie. Nie stoimy tak. Zróbmy im miejsce. Thank you.
serce Hero, a teraz gdzieś na boczu rozmawia z jej ojcem. Damy poszły za nią, została tylko jedna maska. To jest Klaudia, poznaję twojego postawę. Czy to przypadkiem nie jest Simio Fenelli? Poznałeś mnie, panie. Tak, to ja. Mój brat nie ma przed tobą tajemnic. Powiem ci więc, że zachował się w Hero. Proszę cię, wybij mi ją słowy. Ta dziewczyna nie jest mu równa urodzeniem. Możesz w tej sprawie odegrać naprawdę zacną i pożyteczną rolę. Skąd wiesz, że ją kocha? Słyszałem, jak przysięgał jej miłość. No cześć, jeszcze mówię, że posługuję on dziś wieczorem. Chodź już, pójdziemy coś przekąsić. Patrzyłem się pod Benedika, ale złe nowiny słyszał pan Klaudia. To pewne, książę stara się o pannę dla siebie. Nawet najwierniejsza przyjaźń potrafi zawieść, kiedy góra wkracza miłość. To zdarzy się ta chwila, tylko ja go wyszerzy. Prawda, Klaudia? Tak, ten sam. Jakże więc? Wybierzesz się ze mną? Dokąd? Do najbliższej gospody, skoro tutaj jak całkiem o tobie zapomnieli. Proszę cię, daj mi spokój. Na mnie się złościsz. Jesteś jak ten ślepy. Jeśli mnie nie zostawisz w spokoju, sam sobie pójdę. No tak, biedny z ranionych tak. Nic mi nie pozostaje, tylko zaszyć się w sitowie. Ale żebyś moja pani Beatrysza mnie nie rozpoznała, zna mnie tak dobrze. Błazen księcia. Już ja jej pokażę, poczekaj tylko. A gdzieś się podział krewet, panie Benediku? Widziałeś go? Zatknąłem się tutaj na niego. Melancholiczny był, jak usłyszał z myślenie uszy. Pana Beatrysza ma sobie na pięku. Jej partner ujawnił tańce przed nią, że złośliwie ją obgadujesz. Ta kobieta mówi tyle ranie słowami. Gdyby jej oddech był równie ochronny jak jej obelgi, wytrwała wszystko w swoim pobliżu. Aż po gwiazdę polarni. Nic więcej mi o niej wiemy. To nowa bogini Ade z wyglądu piękną. Ale to spodem diabica. Otóż i ona. Książę nie raczej może wyciąć mnie z jakąś misją na kraj świata, a mogę się udać posesją do innego. Wszystko lepiej niż na trzech słówek z tym hargiem. Jedno tylko, sprawia mi nadal przyjemne z swoim towarzystwem. Jak ja nie znoszę tej potrawy, nasza pani Ozm chrzanowym w sensie swojej uszczypliwości. Sama widzisz, pani. Serce Benedika jest dla ciebie na zawsze stracone. Co z tobą, prawie? Czemu jesteś taki smutny? Smutny? Nie, książę. Więc cóż, chory? Też nie. Nasz hrabia jest ani smutny, ani chory, ani wesół, ani zdrów. Jest natomiast hrabią podobnym do niedojrzałych pomarańczy. Kwasinem, grubosłownym, leżą rycerz zazdrośnika. Słowo daję pani, opis ten całkiem prawny. Choć co do zazdrości, nie ma do niej najmniejszych powodów. Dowiedz się, Klaudio, że w twoim imieniu poszedłem w konkury i zdobyłem rękę pięknej Hero. Przedstawiłem też już całą sprawę ojcu i uzyskałem jego zgodę. Wyznacz tylko datę ślubu i szczęść Boże młodej parze. Klaudio, oddaję ci córkę, a wraz z nią mój majątek. Łaskawo mi też jak księdza skojarzyła posado, niech mu teraz przyjęła okręgu. Hrabio, kolej na ciebie, odezwij się. Najdoskonalszym heroldem radości jest milczenie. Niewielkie byłoby moje szczęście, gdybym umiał ująć te słowa. Teraz ty, kuzyneczko, a jeśli mi nic nie powiesz, zamknij usta pocałunkiem. I wam też już nic nie mówi. Doprawdy, pani, twoje serce nie zna nic prócz wesołości. Tak, to prawda. Nie jestem mu za to wdzięczna. Serce poczciwota zawsze wyklada troską wszystkiego bliżej. Ale spójrz, moja kuzynka właśnie szepcze krawiec na ucho, że znalazła dla niej coś w swoim sercu. Właśnie tak mi mówi, kuzynko. Mój Boże, jeszcze jeden ślub w rodzinie, jeszcze jeden kuzyn. Wszystkie po kolei trafiają już do ołtarz, tylko ja jedna nie. Może to przez to, że się trochę za bardzo opaliłam na słońcu. Tylko siedzieć w kąciku i wołać. Hej, dałaś mi tu męża! Ja ci go dam, pani. Czy wasza łaskawość jest pewien, że nie ma rady? Podobnego do siebie. Wasz ojciec wytwarzał znakomitych mężów. Problem tylko, jak do tego wyjść. Nie chciałbyś wyjść za mnie? Nie, książę. Chyba, że mogłabym mieć drugiego męża na dni niepotrzebnie. Wasza łaskawość byłby zbyt kosztowna, żeby go używać na co dzień. Ale wybacz mi tę pustotę i poplaninę. Taka już jest uwiedzenia. Gdybyś się nie wyciała, pani, chyba bym się obraził. A z wesołością jest ci najbardziej do twarzy. Nie ulega wątpliwości, że musiałeś urodzić się w szczęśliwą godzinę. Siostrzenico, dopilnujesz sprawę, o której mówiłem? Wybacz, Grzeszku, zapomniałam. Wasza łaskawość chce wybaczyć, że się oddala.
Wesoło sposobienie ma do one. Melancholii rzeczywiście mniej mało, a smutek ma do niej przyczyn tylko porozum. Opowiadałem bowiem córka, że ilekroć zobaczę śniła jakimś nieszczęściu, budzi sama siebie w głuchym śmiechu. O mężu w każdym razie nie chcę słuchać. Za żadnym skargu. Zresztą nie za wszystkich konkurentów. Byłaby z niej doskonała żona dla Benedika. Dobry Boże, nie mówisz się poważnie. Po tygodniu małżeństwa doprowadziliby się do obłędu samym katami. Mam ochotę to stało skierować. Nie wątpię, że ci uda, jeżeli tylko wy troje wspomożecie mnie, postępując wedle moich wskazówek. Możesz nam iść, co? Na mnie tak. Co powie na to nasz miły aferot? Zrobię wszystko, mój panie, to w godziwy sposób. Pomoże znaleźć się do dobrego męża. Dobrze. Podpowiem ci, jak doprowadzić kuzynkę do zakochania się w Benedyku. A sam, z pomocą zasobu, tak pomanewruje Benedykiem, że bystry dowcip i nadwrażliwa duma nie przeszkodzą mu w zakochaniu się w Beatrycie. Jeżeli nam się powiedzie, Amor jako łucznik kończy swoją karierę. Cała jego chwała nam się będzie należeć, bo też sprawdzimy, będziemy bogami miłości. Słyszymy?
Za chwilę, książę. Jaki cichy wieczór. Ucichł, aby pięknie wybrzmiał każdy akord. Widzisz, gdzie ukrył się nasz pan Benedikt? Widzę bez trudu. Zaśpiewaj znów tę piosenkę, Baltazarze. Zdychaj, panno, ale po co łzy? Mężczyzna to zagadka. Czy charakter dobry ma, czy zły? Coś niesie w dar gagatka. Nie trzeba łkan, niech idzie dran, niech idzie świat przestronny. Tyje łzy nie roją zdrań, śpiewaj hej, nomy, nomy. Śpiewaj, panno, ale śpiewaj, wtór, tonacja to właściwa. Gdy kolejny oszust łowczy przetoczu ci odpływa. Nie trzeba łkań, niech płynie drań, niech płynie świat przestronny. Ty jednym zy, nie rojąc drań, śpiewaj hej, nomy, nomy. Nie trzeba łkań, niech płynie drań, niech płynie świat przestronny. Ty jednym zy, nie roniąc dlań, śpiewaj hej, nomy, nomy. Całkiem niezła piosenka. Tylko śpiewa, Marny. Nie, skądżeś. Śpiewasz całkiem dobrze jak na amatora. Gdyby był psem i był w taki sposób, natychmiast by go powiesili. Pozwól na chwilę, Leonato. Co żeś ty mi dzisiaj mówił? Twoja siostrzenica Beatrice zakochała się w Benediku? Coś podobnego. Nigdy bym nie przypuszczał, że ta panna kogoś pokocha. Ja też nie sądziłem, że to możliwe. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że straciła go akurat dla Benedika, do którego sądzić po jej zachowaniu żywiła zawsze taką urazę. Czy to być może? Skąd zatem wiatr wieje? Daję słowo, książę. Sam nie wiem, czym o tym wszystkim myśleć. Lecz to fakt, że uczucie przychodzi wręcz ludzkie pojęcie. Może tylko udaje? To by było do niej podobne. Udaje? Boże święty, nie, to niemożliwe. Jeszcze nigdy udawana namiętność nie wyglądała na tak bardzo prawdziwą, jak w jej przypadku. Wziąłbym to wszystko za nabieranie, gdyby nie brał mi udziału się w obrony starzec. Oszukaństwo nie może się kryć pod powłoką tak wielkiej czcigodności. Zamiast tylko do pana. Ciągnijmy rzecz dalej. A czy swoje uczucie Beatrice wyjawiła już Benedikowi? Nie, i zaklina się, że nigdy tego nie zrobi. W tym źródła jej udręki. To prawda. Według Hero Beatrice powiada, jakże mam ja, powiada. Ja, która tak często okazywałam mu wzgardę, powiedzieć mu teraz, że go kocham. Tak mówi, ilekroć zaszedł do napisania listu, bo ostatnio zrywa się z posłania ze 20 razy na noc i siedzi w nocnej koszuli, dopóki nie zapisze całej płachty papieru. O wszystkim opowiada mi moja córka. Właśnie. A potem patrzę, drze list na 1000 kawałków, utyskując na swój brak poczucia własnej godności. Na to, że pisze do kogoś, kto z pewnością wyszydzi. Powiada, wystrzydziłabym go, choć tak bardzo go kocham. I tu pada na kolana, wybucha płaczem, szlocha, bije się w pierś, rwie włosy z głowy. Benediku mój słodki, Boże, daj mi siłę, abym zniosła tę mękę. Tak, właśnie tak. Córka stale mi o tym opowiada. Byłoby dobrze, aby Benedikt dowiedział się o jej miłości od osoby trzeciej, skoro sama Beatrice nie chce wyjawić mi swoich uczuć. Cóż by to dało? Miałby tylko nową okazję do drwi i dręczyłby nieszczęsną jeszcze okrutniej. Gdyby tak zrobił, powieszenie go byłoby dobrym uczynkiem. Jak wszystkim wiadomo, Beatrice to wcielenie uroku, a przy tym tak cnotliwa, że nie ma jej się żadne podejrzenie. A rozum ma nadzwyczajny. Zabrakło jej go tylko, kiedy zakochała się w Benediku. Według Hero, Beatrice umrze. Ona sama powiada, że umrze, jeśli Benedikt jej nie pokocha. A z drugiej strony, że prędzej umrze, niż wyjawi mu się ze swej miłości. A znowu z trzeciej, że prędzej umrze, niż wycofa się choćby na cal z pozycji swojej zwykłej przekory.
Dobrze robi. Gdyby oświadczenie wyszło od niej, Benedikt najprawdopodobniej odrzuciłby je zgadliwie. Dusza tego człowieka, jak wszystkim wiadomo, jest pełna pogardy. Ale mężczyzna z niego jak się patrzy. Przynajmniej wygląd ma przystojny. I Bóg mi świadkiem, dostrzegam w nim wiele rozumu. Czasami rzeczywiście wykrzeszysz z siebie iskierkę czegoś, co może ujść za dowcip, ale twojej siostrzenicy naprawdę mi żal. Może poszukamy go i powiemy mu o jej miłości? Nie, poczekajmy raczej. Może rozsądek sprawi, że uczucie w jej sercu wygaśnie. Nie, prędzej w jej sercu zgaśnie życie. Cóż, poczekajmy jeszcze co i zobaczmy, co na to powie twoja córka. Niech ta sprawa się teraz trochę uleży. Pójdziemy, książę. Abet czeka. Jeśli po tym wszystkim nie padnie do stóp, nigdy już nie dam wiary swoim przewidywaniom. To scena, którą chętnie obejrzę. Choć jak to żyć, to tylko marionetki w naszych rękach. Powiedzmy jej, żeby zawołała go na obiad. To nie może być psikus. Rozmawiali z całkowitą powagą. Od Hera mogli się dowiedzieć tylko prawdy. Nad Beatrice najwyraźniej się litowali. Natężenie uczuć doszło do ostateczności. Kocha mnie? No cóż, wypada się odwzajemnić. Słyszałem, jak mnie oceniają. Przewidują, że jej uczucia skwituje wyniosłą wzgardą. Mówią też, że ona wolałaby umrzeć, niż wyjawić się ze swym uczuciem. Nie myślałem się żenić. Ale im na złość właśnie nie okaże się wyniosły. Nadciąga Beatrycze. No Boga, ależ to naprawdę piękne dziewczę. Mimo od niej nawet co znaki zakopania. Przysłano mnie tu wbrew mojej woli. Mam cię prosić do stołu. Niech pan Beatrycze dzięki za twoje trudy. To za co mi dziękujesz nie kosztowało mnie więcej niż ciebie podziękowanie. Jeśli miałoby być inaczej, wcale bym tu nie przyszła. Jeżeli poselstwo nie sprawia ci przykrości, to może sprawia przyjemność. Owszem, tyle je zmieści się na czubku noża lub ile gablon musi wziąć w dziób, żeby się uławić. Nie masz pani apetytu, zatem żegnam. Aha. Przysłano mnie tu wbrew własnej woli, mam cię prosić do stołu. Pod tym kryje się podwójne znaczenie. Jak się nad nią nie ulituję, jestem podły niegodziwiec. Jak jej nie pokocham, jestem niewierny poganin. Idę i staram się gdzieś o jej portret. Śpieszną kurzawkę do głównego lodu. Moja kuzynka bawi tą rozmową księcia i ciągle. Szepnij jej do ucha, że my z uszurką jesteśmy w tej chwili tutaj w ogrodzie i że podsłuchałaś, o czym mówimy. Pora, by się tu skryła. Pędź i spraw się dobrze. Ręczę, że znajdzie się tam w jednej chwili. Zaczynam. Już jest. Śpieszyła tu jak czajka, kuląc się, by nikt nie zauważył. Chce nas podsłuchać. Ale czyżby Benedikt mógł ją naprawdę tak kochać? Tak twierdzą książę i mój narzeczony. Czy chcielibyś jej o tym powiedziała? Błagalibym ją oświeciła. Ale odpowiedziałam, jeśli Benedika darzy przyjaźń, niech go raczej skłonią, aby sam stłumił sobie go zrobić. A Beatrycze niech o niczym nie wie. Dlaczego? Czyż ten pan nie zasługuje na to, by dzielić szczęście Beatrycze? Ona nie umie kochać. Nie wie nawet, co to znaczy miłość. Klucz miłości własnej. Słusznie, dlatego lepiej, że nic nie wie. Z jego miłości by się tylko śmiała. Nie wiem, czy jest gdzieś mężczyzna tak mądry, dzielny, dobry i przystojny, aby złośliwy dowcip Beatrycze jego przymiotów nie tak szwarza. Brzydko jest szukać wiecznie dziury w całej. Brzydko, zaiste. Zwłaszcza, gdy się szuka z tak chorobliwą zawziętością. Ale już jej ośmieli to wytknąć. A jednak zdradź mi sekret i posłuchaj, co ona wypowie. Nie. Poradzę raczej Benedikowi, aby zwalczył namiętność, albo widziano uczciwym zamiarem. Wymyślę coś, by kuzynka czerpnąć. Jedno złe słowo strumieni z miłości. Nie, nie rób takiej krzywdy Beatrycze. Nie może przecież przy swej powszechnie znanej bystrości być tak nierozumna, wzgardzić kimś tak pełnym rzadkich zalet jak pan Benedik. I ma w całych Włoszech lepszego męża. Mojego Klaudia. Nie miej mi za złe szczerości. Ja sądzę, że Włochy widzą właśnie panu Benediku wzór piękna, męstwa, swady i ogłady. Nie przeczę. Trudno być słowniejszym i trudniej bardziej na to zasługiwać. A kiedy twoje zaślubienie, pani? Choćby jutro, jeśli o nie chodzi. Chodź do domu. Pomożesz mi wybrać najlepszą sukienkę. Ręczę, że się złapałam na szlep.
Byłby to dobry, że gdy przypadek całkiem desperacki, a nie jadłem strzela, lecz zasadzki. Cóż to za płomień w słuch i serce wnika? Mówią mi inni, żeś wart pokochania, a serce kochać wcale się nie wzbrania. Bóg ma w opiece, panie mój bracie. Na cenie, mój drogi. Gdybyś miał wolną chwilę, pragnąłbym z tobą pomówić. Na osobności? Jeśli ci to odpowiada. Hrabia Klaudio mógłby jednak zostać, bo to, co chce powiedzieć, dotyczy go osobiście. W czym rzecz? Zamierzasz więc skarżę w rzędzie zrobić ślub? Wiesz przecież, że tak. Nie wiem, czy dalej tak będzie, kiedy dowiesz się tego, co wiem ja. Jeśli istnieje jakaś przeszkoda, proszę, abyś mi ją wyjaśnił. Pomyślisz pewnie, że robię to z niechęci do ciebie. Niech się to jednak później okaże. Mój brat najwyraźniej mieszał palcem w sprawie twojego małżeństwa, które masz wkrótce zawrzeć. Z pewnością nic z tego dobrego nie wyniknie. Jak to? Dlaczego? Przyszedłem tutaj właśnie po to, aby wam to powiedzieć. Twoja pani nie jest ci wierna. Kto? Hero? Tak, Hero. Hero, córka Leonata i Hero, twoja narzeczona. Niewierna? Powściągnij swoje zdumienie, póki nie przedstawię dalszych dowodów. Pójdź ze mną dziś w nocy, a zobaczysz kogoś, kto wchodzi przez okno do jej sypialni. Nie, nie wierzę. Jeśli nie ośmielicie się zaufać świadectwu własnych oczu, nie twierdźcie potem, że cokolwiek wiecie. Pójdziecie ze mną i kiedy zobaczycie i usłyszycie to, co słuszne, postąpicie w stosowny sposób. Chodźcie. No ale skoro wiadomo, że to złodziej, nie powinniśmy go od razu złapać.
Z mocy urzędu owszem, ale znowu z mocy Pisma Świętego. Trzeba brać pod uwagę, że kto się dotknie smoły, ten się pomarzy. Żeby sytuacja się zanadto nie skomplikowała, trzeba zrobić tak. Przyaresztować, ale bez przesady. Jeśli to rzeczywiście złodziej, to się sam po cichu wykręcę. Zawsze naszukuję człowieka o litościwym sercu, komendancie. Tak jestem, samym nie powiesił, a co dopiero człowieka choć trochę przyzwoitego. Jeśli usłyszycie, że dziecko się drze, trzeba wam krzyknąć na niankę, żeby tego smarkacza uciszyła. A jak niankę będzie spała i usłyszy, w takim razie sam spokojem odmaszerować, a ją i dziecko samo dziecko wrzaskiem powinni. Szczera prawda, jak dwa, a dwa w pacieniu. Ty na moje polecę. Ty, dowódco warty, swoją osobą reprezentujesz własną osobę księcia. Nawet jeżeli samego księcia spotkasz w nocy, wolno ci go zatrzymać. Panu przemyśleca, nie, tego mu chyba nie wolno. 5 szylingów do 1. Z każdym, kto się zna na ustawach, że mu wolno. To znaczy z wyjątkiem sytuacji, kiedy książę na zatrzymanie się nie wyraża zgody. Panu przemyśleca, to chyba racja. Aha, nie mówiłem? To dzisiaj na tyle, panowie. Dobranoc. Jakby się coś zdarzyło, jakieś niecierpiące zwłoki, wezwać mnie. Zamiarów własnych i towarzyszy nie wygadywać. Dobranoc. Chodźmy, sąsiedzi. Dobranoc. No, panowie, ktoś mi się dowiedzie, jakie nasze zadania. Chodźcie, siedzimy na domowej przed kościołem. Przesiedzimy do drugiej, a potem wszyscy do lulu. Jeszcze słówko za tym, sąsiedzi. Miejcie wy z własnych swoje szczególne baczenie na wejście do domu pana Leonata, bo tam dziś wielkie zamieszanie z racji wcześniejszego ślubu. Dobranoc. Taruka, człowieku, właśnie łokcień nie potrącił. Co dzień miejsce, przed chwilą łokieć mnie rozpędzał. Odpowiem ci później na ten zaczepki, a teraz zgadaj, co miałeś powiedzieć. Otóż powiem ci, że zarobiłam od pana 1000 dukatów. Czy to możliwe, żeby draństwo tyle kosztowało? Zapytaj raczej, czy to możliwe, żeby ktoś, komu na draństwie zależy, miał aż tyle pieniędzy. Bo jeśli bogacz potrzebuje biedaka do wypełnienia draństwa, biedak może wyznaczyć cenę, jaką zechce. Czyżby? Widać, że się doświadczony. Doświadczony? Słyszałeś, czy ktoś się odezwał? Nie, to tylko chorągiewka na dachu. Posłuchaj tylko, byłam dziś w męskim przebraniu u Małgorzaty. Udawałyśmy Krajadę i Hero. I wzięli Małgorzatę za Hero? Krajadę odszedł z innej kuli i przysiągł, że zhańbił ją jutro przed całym zgromadzeniem. I wiecie, za pana stać! Wołać pana komendanta. Ależ panowie. Ale to słowa, posłuchajmy rozmawiajmy, aby się nie poszli na nic. Co z tym odprosiło? Dobrze, nie stawiamy oporu. Zachowaniem pełnej dyskredytacji.
jako że sprawa poufna, a masz ścisły i pęzłowaty związek z tobą. Tylko proszę, streszajcie się, mam mnóstwo pilnych zajęć. Moment jest niezbyt sprzyjający. No, faktycznie, sami widzimy. Taki to moment. Niesprzyjający. Bo żywo, niesprzyjający moment. Tak, dokładnie tak. O co szkodzi, moi złoci? Z naszym staruszkiem. Jada troszkę grzeczy. Starszy to człowiek i głowa ma nie tak już odpowiada, jakbym sobie życzył. Kombinuje, znaczy w szybkim tempie, ale w jeszcze szybszym tempie tępieje. Za to moralnie zdrów jak koń. Dzięki Bogu, moralny to ja jestem. Ślicznie, ale chciałbym wreszcie usłyszeć, co ma się do powiedzenia. Otóż, pani, w zeszłej nocy nasza warta przyaresztowała paru takich zbójków, że za przeproszeniem tu obecnych podobnych jeszcze bez syna nie widziała. Z naszym kwasikiem, panie. Gadałby i gadał. Jak to mówią, latek przybywa, chlepek ubywa. Boże, miej nas w swojej opiece, co też się z nami na tym świecie wyrabia? Masz rację, Zbiedzie, muszę już iść. Jedno słówko, panie. Nasza warta faktycznie przekonfrontowała ostatnio dwie podejrzane indywidua i chcieliśmy je dzisiaj przesłuchać w twojej obecności. Sam zajmij się przesłuchaniem, a potem pokażmy protokół, dobrze? Takie rozwiązanie będzie chyba wystarczające. Panie, wszyscy na ciebie czekają. Pora oddać córkę w ręce narzeczonego. Już do nich idę. Właśnie skończyłem formułę. Skocz do zastępcy, kochany. Znajdź pisarza Franciszka. Niech się stawi w areszcie z piórem i kołomarzem. Zajmiemy się przesłuchaniem. Trzeba to zrobić z pomyślunkiem. Użyjemy całych naszych własnych osoby. To ci mogę zagwarantować. Tu, w tej głowie, siedzi taki pomyślunek, że jak go zobaczą, to ich zatka z podziwu i słowa nie pisną. Wzywam go, aby ten powód wyjawił. Znasz jakiś, Hero? Nie znam żadnego. A ty, Hrabio? Pozwolę sobie odpowiedzieć w jego imieniu. Żadnego. Odstąp na bok, braciszku, a ty, ojcze, powiedz, czy z wolnej i nieprzymuszonej woli oddajesz mi córkę za żonę? Tak wolne, jak wola samego Boga, gdy się oddać tym córką. A w jaki sposób mam ja odpłacić za tak cenny dar? Nic, chyba że samą córkę mu zwrócić. Uczysz mnie, książę, jak w stosowny sposób wyrażać wdzięczność. Weź, córkę z powrotem, ile ona to. Książę, nie milczysz? Cóż mogę rzec? Hańbi mnie, że chciałem połączyć przyjaciela z tą dziewczyną. Czujesz, że mąż tak całkiem obrzeczy? To nie wygląda wcale na wesele. Przykro mi, że musisz usłyszeć, co powiem. Ale w nocy widzieliśmy i słyszeliśmy, jak Hero czule żegna się z pewną Majdakiem. Czy on naprawdę to mówi, czy śnie? Leonardo, ja tu stoję, ten pan to książę, ten brat czyta, ta twarz jest twarzą Hero, a te oczy naszymi oczami? Odpowiem tak, lecz co z tego wynika? Pozwól, że zadam jej jedno pytanie, a ty każ córce, aby odpowiedziała zgodnie z prawdą. Posłuchaj, ojca, córeczko, mów prawdę. Czemuż mnie tak wszyscy osaczyli? Cóż to przesłuchanie? Nie chcemy cię przesłuchać, lecz wysłuchać, co powiesz. Jaki zarzut mi się stawia? Kim był mężczyzna, z którym rozmawiałaś dziś w nocy w oknie twojej sypialni? Nie widziałam się o tej porze z nikim. Tak jak mówiłem, tak. Widziałaś się z pewnym łajdakiem. Hańba, nie szukaj na to nas, bracie. Ja powiem tylko tyle. Panie, żal mi się. Hero, co z tobą? Ratunku, zemdlała! Co z nią? Nie żyje chyba. Pomóż, wuju! Benediku, bracie Franciszku! Hero, ocknij się! Otwierasz oczy? Czemuż ludzie? Czemuż nie pytasz? Każda z tego świata głosi hańbę. Weź się w garść, panie.
Sam zresztą jestem oszołomiony tak, że brak mi słów. Knę się na własną duszę, to oszczerstwo! Czy całą zeszłą noc spędziłaś przy niej? Nie, choć od roku dzielimy sypialnię. Tej nocy spałam w innej części domu. Ten fakt potwierdza tylko oskarżenie. Zostawmy ją. Jedną chwilkę. Milczałem dotąd, lecz tylko dlatego, że mnie nie obserwowało twarz Hera. Posłuchaj, Andrew. Ponownie poszli stąd, sądząc, że Hera nie żyje. Ukryj ją na jakiś czas, a wszystkim wokół mów, że córka zmarła. Krzywdzisz żałobę, a na scenie rodzinnym wyborców wybierz epitafię. Słowem wypełnij wszystkich po śmierci do początku. Dobrze, lecz po to? Co nam da to wszystko? Jeśli rzecz dobrze wykonać, oszczerstwo zamieni się w wyrzut sumienia. Tak będzie również z Klaudią. Gdy usłyszy, że Hera zmarła po jego kradzie, wspomnienie żywej Hera wnet wkradnie się w świat wyobraźni młodego człowieka. Gdyby Thomas zawiodło, ukrycie dziewczyny jest i tak najlepszym wyjściem. Niech ją uchroni ze się kosztorem oczu, myśli, słów i złych zamiarów. Nitki się chwyta, kto może łez pomóc. Cały czas płakałaś, pani? Tak. Jeszcze trochę sobie popłaczę. Sprawi mi to przykrość. Nie powinno. Płaczę, bo mam ochotę. Jestem pewny, że twoją piękną kuzynkę oczerwoni. Zasłużyłby mi się człowiek, który by naprawił tę krzywdę. To jest jakiś sposób, aby tak okazać ci przyjaźń? Sposób jest. I to prosty. Lecz przyjaciela nie ma. Jeżeli jednak podejmie się tego jakiś mężczyzna. To zadanie istotne dla mężczyzny, ale nie dla ciebie. Niczego w świecie nie kochamy tak jak ciebie. Czy to nie dziwne? Dziwne jak wszystko, co jest mi obce. I ja mogłabym powiedzieć, że niczego w świecie nie kocham tak jak ciebie. Ale lepiej mnie niż. A jednak nie kłamię. Niczego nie wyznaję, ale też niczemu nie przeczę. Żadnej kuzynki. Rozkaż, a zrobię dla ciebie wszystko w świecie. Zabij Klaudia! Ha! Zanic w świecie. Zabijasz mnie tą odmową. Żegnam. Poczekaj, moja słodka. Jeszcze tu jestem, ale tak jakby mnie nie było. Naprawdę chcę odejść. Wysłuchaj mnie, Beatrice. Daj mi odejść. Najpierw zostanie przyjaciółem. Łatwiej ci się nazwać moim przyjacielem, niż wyzwać mojego nieprzyjaciela? Klaudio, twoim nieprzyjacielem? Czyż nie okazał się najgorszym łajdakiem, oczerniając i okrywając hańbę moją kuzynkę? Ale Beatrice... Rozmowa w oknie z mężczyzną? Też coś! Biedna mała Hero, sponiewierana, spodważona, zgubiona. Wysłuchaj mnie, Beatrice. Och! Książęta i hrabiowie, że ci lubiście, potraktowali ją z książęcą godnością i hrabiowską galanterią. Słodki galancik, cukiereczek, nie hrabia. Och, gdybym była mężczyzną i mogła go... Lub gdybym miała przyjaciela, który chciałby to zrobić dla mnie. Poczekaj, moja miła. Czy jesteś pewna, ale tak w głębi duszy, że hrabia Klaudia pokrzywdził Hera? Jestem tego równie pewna, jak tego, że mam duszę i że potrafię myśleć. To mi wystarczy. Licz na mnie, rzucę mu wyzwanie. Ucałuję twą dłoń i odchodzę. Idź pociesz kuzynkę, ja zresztą muszę ogłaszać wieść o jej śmierci. Tymczasem bądź mi zdrowa. Dalej tak żyjąc, sam siebie uśmiercisz. Nie dość, że cierpisz, jeszcze to cierpienie kierujesz nierozumnie przeciw sobie. Dość tych pouczeń, wlewasz mi je w uszy. Smutek w nim serce takie zagłusza. Tak, pod tym względem ludzie są jak dzieci. To oni, książę i Klaudio, są w wielkim pośpiechu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panowie. Parę słów. Śpieszy nam się, Leonardo. Śpieszy się panom. Cóż, nie zatrzymuję. Taki pośpiech, zresztą wszystko jedno. Mój drogi starcze, nie rób nam tu scen. Gdyby mógł scenom odpłacić za tą krzywdę, to na scenie zostałoby parę trupów. Któż go pokrzywdził? Śmiesz pytać? Ty sam, obłudny kłamco. Dłoń na rękojeści? Myślisz, że mnie nastraszysz? Niech ta ręka uschnie mi, gdyby miała łagodzić szpady. Nie chciałem wcale tego zrobić. Ze mnie młodzieńcza nie drwi, nie strój żartów. Mówię ci to prosto w oczy, skrzywdziłeś moje niewinne dziecko, mnie samego. Nie, starczy, jesteś w błędzie. Zabiłeś mi dziecko! Panowie, pomówmy spokojnie. Nad śmiercią Hero serdecznie boleję, ale na honor. Oskarżenie było i zgodne z prawdą, i udowodnione. Posłuchaj, książę. Nie chcę słuchać. Nie chcesz? Chodźmy stąd, bracie. On jeszcze usłyszy ode mnie parę słów. I będzie słuchał. Jeśli nie, ktoś tu gorzko pożałuje. Proszę, znaleźć tam, kogo szukamy. Jakie nowiny? Kłaniam ci, książę.
Witam. Twoje przybycie zapobiegło czemuś, co było prawie awanturą z bronią w ręku. Wyglądało już na to, że odgryzą nam nos dwaj bezzębni starcy. Leonato, jego brat, co o tym powiesz? Myślę, że gdyby doszło do bitki, mieliby nas trochę za młodych przeciwników. W niegodnej zwadzie nikt nie jest godny wygrany. Szukałem osobytni. Szczerze mówiąc, nasz Benedikt jest dziwnie blady. Chory jesteś, czy może się gniewasz? Pozwolisz prawie słówko na ucho. Strzeż mnie, panie Boże, on mnie jeszcze wyzwie na pojedynek. Jesteś nikczemnikiem, nie żartuję. Wywiodę ci tego jak chcesz, gdzie chcesz i kiedy zechcesz. Zabiłeś najmniejszą w świecie dziewczynę i ciężko odpokutujesz to zabójstwo. Cóż, przyjmuję wyzwanie. Czemu by się nie zabawić? Zabawić się? O czym mowa? O uczcie? Właśnie mu dziękuję. Zaprosił mnie na biesiadę, na której głównym daniem będzie baranio odzrożna. Mogę go poćwiartować bez trudu. Twój dowcip, hrabio, będzie dzisiaj wyjątkowo rączym truchcikiem. Mówił poważnie. Z najgłębszą powagą. I wyzwał cię na pojedynek. Też no i zupełnie serio. Ale poczekaj, wszystko to nieciekawie wygląda. Czy dobrze słyszałem? Mój brat uciekł? Muszę się pan, panie osobnik. Co się dzieje? Twoje służby mojego brata w więzach? Dowiedzmy się, co im zarzucają. Panowie strażnicy, czego dopuściło się tych dwoje? No, popełnili fałszywe świadectwo, to raz. Poza tym mówili nieprawdę. Po drugie oczernili i oszakalowali. Po szóstej i ostatniej obrzucili jedną panią z złośliwymi kolumnadami. Po trzecie głosili różne kłamliwe weryfikacje. Wreszcie na zakończenie są tu dwie zalgane szuje. Panowie, pomówmy spokojnie. Jak pojmować wasze pojmanie? I z czym wiąże się fakt, że was związano? Nasz uczony komendant ma umysł nadbyt kinezyjny, aby można było go zrozumieć. O co was oskarżają? Najłaskawszy książę, odpowiem na to szczerze i odpowiem jak uznam za stosowne. Byle mnie już nigdzie nie ciągano. Oszustem złudziłam nawet wasze oczy. A prawdy, której nie umiał dostrzec wasz rozum, wydobyła na światło dzienne ta oto gromadka. Podsłuchali nas w nocy. Mój występek został opisany w protokole, który wolę przyprezentować śmiercią, niż kolejny raz przeżywać ten sam wstyd przy kolejnych zeznaniach. Dziewczyna nie żyje, ponieważ ja i Don Juan rzuciliśmy na nią fałszywe oskarżenia. Czy te słowa i twoje żyły wpływają z tym samym mrozem? Jakby pił truciznę. Tak mi było, kiedy mówiła. Płotrze nie ma nic prócz zdrady. Po zbrodni uciekł. Hero najdroższa, zjawiasz się teraz przed moimi oczami w postaci, jaką najpierw pokochałem. O, gdzie pan Leonato? Gdzie ten nikczemnik? Chcesz wiedzieć, kto cię skrzywdził? Popatrz na mnie. To ty, trującym oddechem skrzywdziłaś moje niewinne dziecko? Tak, ja sama. O nie, nazbyt się obciążasz. Chcę znaleźć czcigodni panowie. Dwaj, trzeci uciekł, którzy przyłożyli rękę do zbrodni. Nie wam? Wiem. Książę i hrabio, wam to dziękuję za śmierć córki. Nie wiem, jakimi słowami przebłagać twój gniew, choć grzech wziął się jedynie z pomyłki. I także. Czynę się na własną duszę, że przyjmę na barki ciężar każdej kary, którą nałoży na nocny starzec. Nie mogę was prosić, abyście wstrzesili mi córkę. To niemożliwe, ale odśpiewajcie jeszcze dziś wieczorem tren nad jej biednymi szczątkami. Zabierz się tych dwoje. Chcę żyć w twoim sercu, umrzeć w twych ramionach, znaleźć grób na dnie twych oczu. Chcę żyć w twoim sercu, umrzeć w twych ramionach, znaleźć grób na dnie twych oczu. Dobra. Najdroższa Beatrysze, zechciałaś przyjść na moje wezwanie? Tak, synio. I odejdę, kiedy zażądasz. No tak, pozostań, dopóki nie powiem idź. Właśnie powiedziałeś idź, więc do widzenia. Ale zanim sobie pójdę, spraw, że odejdę z odpowiedzią na pytanie. Do czego doszło między tobą a Klaudią? Jedynie do wymiany nieprzyjemnych słów, w związku z czym pozwól, że cię pocałuję. Nieprzyjemne słowa to tylko nieprzyjemne powietrze, a nieprzyjemne powietrze to tylko nieprzyjemny oddech. A nieprzyjemny oddech jest nieprzyjemny, pozwól zatem, że odejdę niepocałowana. Zastraszający dowcip wypłoszył ze słowa pocałunek jego właściwy sens.
No jedynie mogę ci powiedzieć, że wyzwałem Klaudia i albo wkrótce się odezwie, albo odwołam do tchórzy. Ale ty mi teraz proszę powiedz, która z moich przywar pierwsza kazała ci się we mnie zakochać? A ty, która z moich zalet kazała ci cierpieć z miłości do mnie? Cierpieć z miłości, trafne określenie, bo rzeczywiście kocham cię wbrew własnej woli. Chyba raczej na przekór własnemu sercu. Oboje mamy za dużo oleju w głowie, aby nasze zaloty mogły przebiegać bez kłótni. Powiedz mi jeszcze, jak się ma twoja kuzynka? Bardzo źle. A ty? Równie źle. Służ Bogu, kochaj mnie i wracaj do zdrowia. Ja zresztą też muszę wracać, bo ktoś tu zmierza w jednym pośpiechu. Pani, wejdź do wuja, bo w domu zamieszanie żyje. Znalazły się dowody na to, że pannę Hero oskarżono fałszywie, że książę i hrabia zostali okrutnie oszukani i że sprawcą wszystkiego był Don Juan, który uciekł i zniknął bez śladu. Idziesz już zaraz? Czy ty także pójdziesz po smutnych nowin, senior? Chcę żyć w twoim sercu. Umrzeć w twych ramionach. Znaleźć grób i na dnie twych oczu, ale jeszcze przedtem chcę pić z tobą do twojego wiesz. A nie mówiłem, że Hero nie widno? Nareszcie wszystko powraca do ładu. Mnie to cieszy. Związany przysięgą musiałbym się teraz ratować z Klaudią. Zna swą rolę bracia. Rzekomo córkę, czy jej bratanicę, wydasz jako ojciec w ręce Klaudia. Zagram to, jakbym był ojcem prawdziwy. Bracie Franciszku, mogę cię o coś prosić. O cóż? O jedno z dwóch. Rozwiązanie mych dylematów lub związanie rąk. Bo rzecz w tym, że twoja pani siostrzenica spogląda na mnie łaskawie. Owszem, ale czego pragniesz? Co do moich pragnień, pragnę tylko, abyś pozwolił nam spełnić pragnienie stanicia na szkodnym kobiercu. Gdzie już ty, braciszku, nam to pomożesz. Masz moją zgodę. Licz to moją pomoc. A oto książę i Klaudia. Dzień dobry, witam. Książę, pani Klaudio, czekaliśmy na wasze przybycie. Co was zdumiewa, znajdzie wyjaśnienie. Tymczasem cud przyjmijcie jak rzecz zwykłą i wszyscy razem chodźmy do kaplicy. Powoli. Która z nich to Beatrycze? To moje imię. Czego sobie życzysz? Kochasz mnie? W granicach rozsądku. Czyli Leonardo, Claudio, książę byli w błędzie. Twierdzili, że kochasz bez granic. A ty? Także w granicach rozsądku. Czyli w błędzie były Hero, Małgorzata, Urszula, twierdząc, że kochasz jak wariat? Klei się, że wręcz usychasz z miłości. Kleły się, że wręcz umierasz z miłości. Dosyć tego. Cóż, ty mnie kochasz? Mogę jedynie odwzajemnić przyjaźń. Nie, drodzie. Wiem, że go kochasz. A i on ją kocha. Dobrze, będziesz moja, ale klnę się na to światłodzienne roboty z litości. Nie chcę odmawiać, ale klnę się na ten piękny dzionek, że ustępuje pod przemożnym naciskiem. I po części dla ratowania ci życia, bo słyszę, że z miłości marniejesz w oczach. Jak się czuje Benedik, człowiek żonaty? Miałem szczerą nadzieję, że odrzucisz Beatrycę. Mógłbym ci wtedy bez końca dopuszczać wyszydzanie starokawalerstwa i wychwalanie uroków życia małżeńskiego. Dość tych docinków, jesteśmy przecież przyjaciółmi. Zanim uczynią z nas ludzi żonatych, puśćmy się w taniec. Tańce miał być potem. Niech będą przedtem. Grajcie, muzykanci. Niech idzie świat przez prąd.
Królowa, Olivia Andrzejewska, brawa. Dominika Dudek, Wiktoria Kojnacka, Roxana Solarewicz, Kinga Chabowska, Olena Kuzenka, Emilia Wojtasz, Justyna Iskra, Maja Krupa, Iga Wojtowicz, muzykanci, Wiktoria Bugajna, Olga Płocińska, ukłon. Zapraszamy stróżów prawa i osoby duchowne. Posłaniec chłopiec Luiza Tylawska, brat Franciszek, Ignacy Sopar, pierwszy strażnik Magdalena Kędzior, drugi strażnik Julia Skrzypczyńska, Morwy, to bardzo skomplikowane role, Agata Bachmatiuk, Maria Bernardo, Kwasiki, Paula Kleczka, Katarzyna Zielonka, powoli, bo Katarzyna troszkę starsza, Don Juan, Mateusz Karmelita, Barbara, Magda Furgał, Baltazar i Konrado, Michał Tusk, ukłon. Zapraszamy Małgorzata, Maja Janikowska, Urszula, Joanna Hałabura, Hero, Amelia Bardzielska, Klaudio, Kasper Brzodowski, Leonato, Mikołaj Krzysztofik, Antonio, Jakub Klucznik, Don Pedro, Piotr Michała, Rozalina, Pola Rapiej, Beat Ryczek, Hania Załęska, Benedikt, Dylan Tarczewski. Ukłon! Zapraszamy na scenę nasze ważne osoby, inspicjentki, Malwina Solarewicz, Laura Drozdy. Szczególne podziękowania za charakteryzację dla Patrycji Bryły, dla Oli Stein, za pomoc Justyna Doniańczuk. Bardzo dziękujemy za muzykę do słów Williama Szekspira, pani Agnieszce Zgrzybskiej. Serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników Domu Kultury. Na ręce pani dyrektor Teresy Zimy, ale dla pani Katarzyny Kuchasz szczególnie za światło i dźwięk. Publiczności za owację. Grupa teatralna Marionetka, może ukłon. Tego wszystkiego nie byłoby bez tak właściwie jednej osoby, która trzyma to wszystko w ryzach, która jest inspirująca, inspiruje i sprawia, że to wszystko działa jak należy. Moi drodzy, wielkie, ogromne brawa. Panie, panie...